Witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić ekspresowe, małosolne ogórki, które są dobre do konsumpcji po 12 godzinach. Jest to szybki przepis, bardzo prosty, bardzo dobry, więc zapraszam Was do wypróbowania, komentowania, subskrypcji mojego kanału. A oto przepis. Na 1,5 kg ogórków będziemy potrzebować chrzan, w zależności jak to lubi ostre, parę liści czarnej porzeczki, może być, ale nie musi, sól, pół łyżeczki płatku, ja mam ostre płatki paprykowe, ale mogą być chili, 5 ząbków czosnku, 2 liście laurowe, trochę pieprzu w ziarkach i oczywiście koper. Będzie nam również potrzebny woreczek, w który będziemy mogli te nasze ogórki włożyć. A więc zabierajmy się do pracy. Odcinamy końcówki ogórków. Wiadomo, ogórki muszą być umyte, to już nie będę mówić. To są super ogórki, jak mamy imprezę na następny dzień grilla. Potrzebne są nam ogórki, więc szybko, sprawnie dzień wcześniej przygotowujemy i na drugi dzień już mamy gotowe. Obieramy i również wkładamy. Może być mniejsze kawałki. Wkładamy do woreczka. To samo będziemy robić z czosnkiem. Musimy się jakoś doktoryzować nad czosnkiem. Możemy tylko przekrawać i wrzucać. Tak jak mówiłam, to są ekspresowe, szybkie ogórki do konsumpcji na drugi dzień. Już pięknie pachną. Ktoś chce, może obrać sobie cały czosnek, ale jak się go przepołowi, to jest. No dobrze. Obrane mamy. Wsypujemy sól. Ja mam taką niepełną łyżeczkę na 1,5 kilo, pamiętajcie. Liść laurowy, te płatki, czyli one będą wtedy takie bardziej pikantne. Jeśli ktoś nie lubi pikantnych ogórków, to wtedy po prostu nie dodaje. Papryka, liście i koper. Taki pęczek kopru. O, tu się podział ten mój liść laurowy. Możemy ten koper zrobić na pół, żeby i teraz zamykamy woreczek i wystarczy wszystko dobrze wymieszać. Ja tu może nawet ręką sobie pomóc, żeby to
tak przygotowane ogórki wkładamy do lodówki i po 12 godzinach, tak jak mówiłam wcześniej, gotowe są do konsumpcji. Pamiętajmy tylko, żeby woreczek był szczelnie zamknięty, bo to jest ważne. I możemy na przykład za 2 godziny potrząsnąć nim, sprawdzić, czy wszystko jest dobrze wymieszane. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu, po komentowania, lajkowania. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.